Nauczmy się dokładnie i powoli, jak wykonywać gesty, którymi ilustrujemy słowa piosenki Odkrywcy Muzyki. Zaczynamy od pierwszej zwrotki na słowa. Kiedy ptak śpiewa tak. Ilustrujemy słowo ptak. Ręce układamy w dwie mudry Ardha Chandra. Układamy dłonie środkiem do siebie, zaplatamy kciuki i machamy skrzydłami. Na słowa fiu, fiu, fiu pokazujemy lot stada małych ptaszków. Używamy do tego mudry Kartarimukha. Krzyżujemy palec środkowy i wskazujący i tak jakbyśmy imitowali ruch małych skrzydełek, jednocześnie całymi rękami pokazujemy trasę lotu małych ptaszków. I co ważne, patrzymy jakby obserwując ten lot. Na słowa kiedy wąż syczy wciąż syku, syku, pokazujemy węża, który z podniesioną głową sunie po ścieżce. Ruch ręki wykonuje literę S i powinien być wykonywany równolegle do poziomu podłogi. Na dźwięki syku, syku, pokazujemy głowę kobry. Obie dłonie wykonujące mudry Sarva Sirsha łączymy kciukami i teraz wykonujemy obiema dłońmi jednocześnie ruch po literze S do góry. A jak pokazać kiedy deszcz kapie też kapu, kapu, kapu? Tutaj pokazujemy po prostu deszcz. A co to jest deszcz? Gdy deszcz kapie, wydaje dźwięki kapu, kapu, kap. Pokazujemy je, jakbyśmy łapali poszczególne kropelki deszczu. Lub jakby te kropelki padały nam na buzię. A najprościej deszcz pokazujemy przebierając palcami i kierując ręce od góry do dołu. Wyobrażamy sobie przy tym, że jest to letni, ciepły deszczyk. Zamknijcie oczy, żeby woda nie wpadła Wam do oka. A te wszystkie dźwięki? To jest właśnie dla nas znak, a my... To pokazujemy za pomocą mudry Sucii. Dla nas możemy pokazać siebie, możemy pokazać wszystkich nas, a znak pokazujemy bardzo podobnie jak to. Wytropimy wszystkie dźwięki, wytropimy, ułożymy z nich piosenki, ułożymy. Na refren biegamy w kółko, natomiast na słowa wytropimy wszystkie dźwięki, tropimy, wyglądamy, szukamy. Potem znowu biegniemy. Na słowa ułożymy piosenki, wyobrażamy sobie, że coś układamy. Znowu mudra Hamsapaksha i układamy coś jedno na drugim. Potem razem zaśpiewamy, zaśpiewamy. Masz ochotę, to zaśpiewaj razem z nami. Śpiew to jest dźwięk, który wychodzi z naszych ust. Dłonie układamy najpierw w mudrę Mukula, następnie otwieramy palce, tak aby utworzyły lekko otwartą mudrę Ala Padme. Masz ochotę? To chodź i zaśpiewaj razem ze mną. Na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uwa. Uwa. Z tą piosenką nowym szlakiem wyruszymy. Jak pokazać wyruszenie nowym szlakiem? Używamy do tego mudrę Kartarimukha. Krzyżujemy palec środkowy i palec wskazujący, także palec wskazujący jest na zewnątrz.
pokazujemy ruch, jakbyśmy szli po krętej ścieżce. I dojdziemy do mudra Hamsapaksha i pokazujemy kroki. Tak jakbyśmy szli noga za nogą, stawiając precyzyjnie stopy na ścieżce. I dojdziemy do muzycznej krainy. Muzyka to dźwięki, które docierają do naszych uszu. Mudrą aralą niejako kierujemy, przybliżamy ten dźwięk do naszego ucha. Te dźwięki są piękne, są bardzo miłe, więc przymykamy z przyjemnością oczy. Następnie dojdziemy do, tutaj jest dźwięk fortepianu, gramy na fortepianie, imitujemy granie. I znowu dojdziemy do, teraz mamy dźwięk trąbki albo puzonu, czyli pokazujemy grę na tym instrumencie. I dojdziemy do muzycznej krainy, czyli jeszcze raz z wielką przyjemnością pokazujemy słuchanie muzyki. Z tą piosenką nowym szlakiem wyruszymy i dojdziemy do muzycznej krainy. Z tą piosenką nowym szlakiem wyruszymy i dojdziemy do, i dojdziemy do, i dojdziemy do muzycznej krainy. Wchodzimy swobodnym, tanecznym krokiem. Pokazujemy ptaka i stado małych ptaszków. Węża jedną dłonią i kobrę dwoma rękami. Łapiemy kropelki deszczu i tańczymy w deszczu. To dla nas znak, a my biegniemy. I wypatrujemy, ruszamy luźno biodrem. Biegniemy w drugą stronę i układamy. Znowu biegniemy i pokazujemy piosenkę, klaszczemy w dłonie. Zaśpiewaj razem z nami, chodźcie wszyscy do mnie. Teraz improwizujemy, pokazując wszystkie gesty z pierwszej zwrotki piosenki. I dowolny taneczny krok. Z tą piosenką wyruszamy, pokazujemy, że chodzimy i dojdziemy do muzycznej krainy. Cały czas możemy lekko ruszać biodrem. Pamiętamy o tym, żeby patrzeć na dzieciaki i dobrze się razem z nimi bawić. Tak, aby każde słowo, które pokazujemy gestem, miało swoje odzwierciedlenie w naszym wyrazie twarzy. Dobrej zabawy! Druga część piosenki już w następnym odcinku. Do zobaczenia!